Seweryn. Herbatkiem, no. No przecież, jak to patrzy. Komuj, ta herbata dla mnie. Jakby nas pas. No i herbatkiem. Andrzej. No to teraz idź po jakiś kuzręcznik. A nie szmatę? No to może szmatę. Powiedz rodzicom, co zrobiłeś. Żeby nie było na mnie. Kochani, uważajcie, bo tak się kończą zabawy z psem. Dzisiaj, kochani, zamierzam je przetestować razem z wami. Ale zobaczcie, zobaczcie, jakie one są czerwone. One normalnie są takie zebrane z drzewa, od razu przyleciały do mnie. Spróbujmy. Kamerzysta, trochę ciszej. No, żartuję. A są takie słodkie jak ja. No i jak ty oczywiście. I jak wy. Pierwszy raz było super. Kurwa, nie gadaj. Dlaczego nie gadać? Że nie gadaj, bo wiem, że było super właśnie. Mamy ręka. Znaczy pomarańcza. Nie mam jeszcze. Widać mnie dobrze. Słuchajcie, kochani, jest cudowny dzień. Idziemy sobie z Harbolem. O, jak cudownie odprężyć nogi. Właśnie jestem w ogóle po takich bardzo silnych emocjach. Nie zdałam egzaminu na prawo jazdy trzeci raz. Praktyki. No, a byłam pewna, że zdam, ale właśnie przez to, że byłam pewna, że zdam, to nie zdałam. Nie zauważyłam strzałeczki, która była namalowana na jezdni. No nieważne, no, ale miałam ogólnie tak, że wtedy poczułam emocje jakieś. Właśnie takiego lekkiego, że kurczę, no, że mogłam już to zdać tak naprawdę, nie? A że no z pieniędzmi nie jest jakoś super. No to lepiej byłoby to wcześniej zdać, nie? No i chciałam, żeby już kurczę, po prostu móc się jak coś wyprowadzić, coś. No i... Kurde, jakieś gałęzie. No ale właśnie przyszły do mnie jakieś rzeczy, które potem zaczęłam sobie tak kopać w głowie, jak siedziałam w aucie. Nie wiem skąd one przyszły, no ale widocznie miały przyjść. Takie w ogóle niezwiązane z prawem jazdy, tylko raczej takie sprawy rodzinne, że naprawdę bardzo, bardzo dużo wypłakałam z siebie łez. Bardzo silne emocje to były, jakich doświadczałam już nie raz, nawet silniejszych, ale dawno tego po prostu nie miałam, bo gdzieś tam miałam trochę poblokowane te emocje. No i idę sobie właśnie
poszłam do lasu i właśnie zauważyłam, że kiedyś, jak miałam takie silne emocje związane z czymś, że o czymś myślę, a tak ogólnie nie mam takich myśli teraz już, ale wróciły takie po prostu, jakby, nawet nie, doszła do mnie pewna prawda o czymś, ale potem zrozumiałam, jak płakałam w domu, jak naprawdę bardzo płakałam, tak po prostu darłam się, że leżał obok mnie mój pies i stwierdziłam, że to było właśnie po to, żeby urodził się mój brat i żeby mój pies się pojawił w moim życiu, a to jest też bardzo ważne, bardzo ważne elementy w moim życiu. Także no, przyszłam tutaj i właśnie bardzo się ucieszyłam z tego, że teraz jakby szukam balansu i że wypłakałam, tak, i chociaż mogę nadal płakać, bo oczywiście, że mogę sobie załączyć jakąś na przykład muzykę i zacząć płakać albo po prostu zacząć myśleć, ale nie, po prostu przyszłam do lasu, idę sobie rzeczką i cieszy mnie szczęście mojego psa, jak się cieszy. I cieszy mnie moje szczęście tego, że tu jestem, że mogę po prostu, nawet stwierdziłam, że nie zakładam słuchawek tutaj idąc, bo po prostu czułam, że tego jest mi potrzeba, tego spokoju. No i to, ta cisza tak wycisza, dosłownie, no przysięgam wam, polecam wam to zrobić w trudnych sytuacjach albo ciężkich emocjach, czy jakichś ciężkich doświadczeniach, żeby pójść na łono natury, a nie słuchać jakichś smętów, bo to jest najlepsze, co można zrobić dla siebie. Także to wam mogę polecić, kochani. Szczerze, co z serduszka. No. No i taki balans, to mi się podoba. A prawa jazdy to się zda na pewno. Miałam super w ogóle tego. Nie instruktora. Jak on się nazywa? Miałam super... No wiecie, tego co sprawdzę, no zapomniałam, przepraszam. I nie kursant, kurde. To nie mogę, dobra. No, w każdym razie egzaminatora miałam dobrego, o. Że taki był naprawdę bardzo przyjemny. Można sobie było z nim porozmawiać normalnie. I nie wsiadłam tam taka po prostu troszeczkę... Znaczy nie, no, nieraz nie wsiadłam zestresowana. Ale po prostu już w trakcie jazdy zdarza mi się właśnie zestresować czymś. Ale wtedy staram się to opanować oddechem po prostu. I... Jezu, jak się dobrze idzie, naprawdę. Chciałam dopiero sobie zdjąć buty tam, jak będę na słoneczku szła po drugiej stronie. W ogóle pierwszy raz idę wzdłuż tej rzeki, pierwszy raz. Ale naprawdę cudownie się idzie. No, także zobaczymy, co tam jest na końcu. Znaczy, ja wiem, co jest na końcu. Ale to dlatego, że tam jest po prostu takie miejsce, gdzie jeździłam na rowerze. O. No i... Wracając, tego o czym mówiłam, tak, że właśnie bardzo fajny egzaminator, no i po prostu jechało się też przyjemniej i już byłam, no byłam najdalej z wszystkich moich, tych poprzednich dwóch razy, to byłam najdalej dzisiaj. Gdzieś tam już przejechałam przez największe światła, jakie tam mamy. No i właśnie od razu po tym, jak pojechałam dalej, no to już... Już się spaprało, ale bardzo fajnie, też fajnie mi to wszystko potem wytłumaczył. Mówił do mnie Klementynka. No, ale fajnie, bo lepiej ktoś taki miły niż ktoś taki naprawdę chłodny, od którego po prostu czuć, że kurde, jak nie zdasz, to nawet coś takiego jak przychodzisz i jest taki egzaminator naprawdę chłodny, że czujesz, że jak nie zdasz, to nie dość, że ty będziesz zła, znaczy zła, no zła nie, ale że tobie się... Humor trochę spapra, rodzicom się spapra, to że jeszcze egzaminatorowi się spapra, że kurde, niepotrzebnie się marnował godzinę, nie? A nie, no w sumie czemu ja tak myślę? Co ja w ogóle pierdolę? Ja pierdolę. Kiedy jest mi smutno, jest mi źle, otwieram buzię i dzieje się. Słuchajcie, on jest niepoważny. W końcu wszedł do tej rzeki i on przepłynął na drugą stronę. I teraz nie wie, jak wrócić. Harwisiu, chodź tutaj, już! Wracaj do mnie! Chodź! No chodź! Ciekawe, jak on to zrobi. Chodź! Chodź tutaj, już! Natychmiast! Nie wolno ci tam chodzić, chodź! No chodź!
Nie bój się, wiem, że dasz radę. Patrzcie, jak idzie. Jako, ja wiedziałam, że ten prąd go będzie tak brać. Ale na szczęście lekki jest. No jesteś, ale nie obok mnie. O nie. Zaraz tam wpadnie. Nie! Jaki on jest brudny. O Jeronie. Nie na ciuchy matki. W ogóle jestem w koszulce. W tym od mamy. W sweterku. Przecież bym na niego uważała. A pies tu cały czas taki uwalony chodzi. Taki uwalony i się wytrzepuje obok mnie. Że wiecie, jak to wygląda. Niedobrze. Jeronie, Formuła 1 to jest normalnie. Nawet lepiej, nawet lepiej. Nie, Harvey! Proszę mi nie iść na tą drugą stronę! No kurde! I teraz wiecie, co jest najlepsze, bo tam po drugiej stronie chodzą pieski. Przed chwilą było tak. I on się bał wskoczyć. Ale teraz już będzie wiedział, jak tylko tam ktoś pójdzie, to ja się nie dziwię, jak będę musiała też przechodzić przez tą rzekę, żeby za nim iść. Nie no, on przyjdzie, na pewno wróci. Ja bym chciała wiedzieć, gdzie on wpada do tej rzeki, naprawdę. On tak często tak robi, ale zawsze idealnie wymierzone ma. Nawet tak to by się przestraszył, no ale wiecie, to już tak dosyć śmiesznie wygląda, jakby on naprawdę tam miał wpaść. Słuchajcie, to, że myślałam, że wyjdziemy i będę mogła przejść na drugą stronę i iść w stronę domu. A tu się okazało, że to jest wysepka. I nie szliśmy po tej drodze, co trzeba. Ale spoko, wrócimy po prostu tędy. To też będzie ciekawa trasa na pewno. Bo tutaj widzę, że jest druga rzeka. W sensie, no, fajnie, fajnie. Rozgałęzienie. Lecimy na antenie. Najlepsze mejko to mamy w bagienku ewidentnie. Wiecie, nie na tej pięknej zielonej trawie, tylko w tym pięknym bagienku. Nie wiem, co za po prostu. Niemożliwe jest. Postanowiłam, kochani, że wejdę do lasu, widzę, że jest taki dosyć obszerny i się w nim, powiedzmy, zgubię mniej więcej. Wiem, w którą stronę jest dom, więc na pewno wyjdę. Kiedy? Nie wiadomo. Czekajcie, pewnie się w którą stronę jest dom. W tamtą, dobra. Lecimy, kochani. Zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że po prostu taka wyprawa do lasu to będzie idealne zakończenie tego bardzo emocjonalnego dla mnie dnia. Jeszcze spotkałam ludzi w ogóle, z którymi szłam przez całą drogę, naprawdę długo, chyba z 15 minut szliśmy razem i rozmawialiśmy. Oni byli z białym pieskiem, takim, no wiecie jakim, słodziakiem. Nie no, nie mogę w niego, nie dość, że przebiegł rzekę. Jeszcze patrzcie go. Nie, no jak król w jacuzzi. A co za hop. O ma... Nie. Kochani, pierwszy raz tak blisko widziałam sarnę i kuropatwę, czy jak to się tam nazywa. Takiego ptaka kolorowego. Piękny był, tak mój Harvey za nimi poleciał tam na dół. One tutaj wyleciały prosto na mnie. Jedna kuropatwa i, tu, i tutaj sarenka. Piękne to było, wow. Słuchajcie, po prostu mój dzień tak o się odmienił. Wiecie co chodzi? Jakby mogłam tkwić w smutku, ale wyszłam na podwórko, żeby zmienić to, co może być. No i zmieniłam! Jest najpiękniejszy dzień znowu na świecie. Kocham Cię wszechświecie. Cześć kochani, witam Was w dniu ze mną. Więc tak, ja Wam powiem, co się u mnie działo, a Wy powiecie śmiało. Więc co się u mnie działo, to to, że wstała Ksę, zapisałam sobie mój sen oraz trzy poranne strony.
Są to strony, dzięki którym, jeżeli będziemy je zapisywać codziennie przez chyba 27 tygodni, bardzo, bardzo obudzi się nasz wewnętrzny artysta, nasz kreator, nasze wewnętrzne dziecko i będą po prostu naprawdę diametralne zmiany w naszym życiu występować. Dowiedziałam się o tej technice z pewnej książki, którą Wam tutaj gdzieś podlinkuję albo na dole. I tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że po pierwszym dniu tych porannych stron już naprawdę wiele się zadziało. Nie tylko na poziomie uczuć, emocji, ale też właśnie tego, co doświadczyłam. Także zapraszam Was serdecznie, zaczynamy dzionek. Jestem już po porannej 10-minutowej medytacji, którą zamierzam robić teraz codziennie. Tak naprawdę takie pisanie stron to także jest medytacja, dlatego polecam każdemu, jeżeli ma problem ze zwykłą techniką oddychania. Lecimy! Więc niektórzy byli ciekawi mojego pokoju, więc mogę Wam go pokazać przed sprzątaniem, które dzisiaj ewidentnie muszę tutaj zrobić. Tutaj w ogóle dałam sobie taką kartkę, bo ona jest taka dosyć psychodeliczna, jeżeli na nią spojrzycie. Ma różne ciekawe wzory, w sensie jeden tak naprawdę, ale jest ciekawe to. No i nie miałam gdzie tego dać, bo na razie nie mam żadnych obramówek ani nic, więc sobie to włożyłam tutaj. W każdym razie przechodzimy tu. Zamierzam dzisiaj tutaj sprzątać, bo się troszeczkę zrobił syf. Tutaj mam gałęź, przyniosła z lasu, matka go, co ty tu przyniosłaś, a potem jakieś robale łażą. No nie, nie u mnie. Tutaj jest w ogóle mój ołtarzek pewnego rodzaju. Taka przestrzeń, troszeczkę taka spirytualistyczna, ale też nie do końca. Nie robię tutaj żadnych wielkich rytuałów. Aczkolwiek no czasami tutaj jakąś kartę tarota wyciągnę, czy coś, czy nie wiem, czy zapalę sobie świeczkę, kadzidełko, w ten sposób się to prezentuję, no ale widzicie, że troszeczkę mam tutaj syf, trzeba też to ogarnąć. Mam tutaj jakieś szafki z różnymi rzeczami, tutaj mam moje ciuchy, które zostawiam jak idę spać, bo ja się rozbieram po prostu do naga i wchodzę do łóżka. Tutaj mam paczkę w ogóle od Hair to Go, którą właśnie dostałam, można powiedzieć, w ramach współpracy i w ramach kampanii wspierającej profilaktykę raka szyjki macicy i jajnika. Jak wiecie, ja także miałam nowotwór, więc to mi się mega podoba. Mama mi zakusiła chyba szampon. No nieważne, no w każdym razie będę to wszystko testować. Dam Wam znać, jeżeli będziecie ciekawi takich rzeczy. No i co? Tutaj mam jakieś gry, torebki. Tutaj ta poduszka leży na ziemi, bo mój pies sobie ją po prostu uwłaszczy troszkę. Moje łóżko wygląda w ten sposób. Tak, tam nawet leży jakiś obraz, leży jakiś długopis, misiek, zeszyt, ciuchy. No i osa śpia sama na tym łóżku, jakbyście chcieli wiedzieć. Bo widzicie, tu wygląda jakby normalnie gromada dzieci spała, ale nie, to tylko ja. Tu mam bęben, tu mam biureczko. No, i tutaj mam różne w ogóle jakieś paście, kurde, wiecie, kable, kamera, coś tutaj tam. Także, no, wyglądam mi pokój. Zaraz zabieram się za sprzątanie go, bo nie chcę siedzieć w takim syfie, a dzisiaj będzie mi dane siedzieć. One year of my yoga practice.